Nowe auto, które miało wymianę oleju przy przebiegu 1150 km. Tutaj adnotacja, tego oleju nie badaliśmy, bo Karol go nie miał, a następnie po przebiegu 8550 km, odcinek numer 165. Olej śmierdzi benzyną. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Suzuki Vitara 1.4 hybryda z silnikiem K14D, napęd na 4 koła All Grip, zakupiony i odebrany w kwietniu 2023. Silnik K14D to przeprojektowany wcześniejszy K14C ze zwiększonym ciśnieniem na wtryskach z 200 na 350 bar oraz dołożonym układem miękkiej hybrydy. Układ miękkiej hybrydy SHVS wspomaga pracę silnika spalinowego, wykorzystując alternator zespolony z rozrusznikiem. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest obserwacja degradacji w nowiutkim aucie. Przyglądamy się sprawie od samego początku. Pierwszy etap to odcinek numer 165, próbka oleju po przebiegu 8550 km. Dzisiaj sprawdzamy, czy sytuacja uległa poprawie, czy też dalej są takie mocne zmiany lepkości jak w pierwszym etapie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Karol. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Karol skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się 4 pozycje. 3 próbki będą przedmiotem kolejnego etapu badań, następny odcinek są to próbki oleju Shell. W dzisiejszym odcinku kluczowa jest próbka oleju przepracowanego po przebiegu 6500 km. Do samochodu zalany został olej Suzuki X-Star w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie był stosowany żaden dodatek do oleju. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Tutaj warto przypomnieć adnotację z poprzedniego odcinka od Karola. Jeśli chodzi o ASO Suzuki, to w Polsce do silników K14D leją olej 5W30, pomimo że producent oficjalnie zaleca 0W20. Przebieg badanego oleju to 6500 km, wcześniej było 8400, reszta bardzo podobnie, 30% miasto, 70% trasa, dominują odcinki poniżej 10 km, brak dolewek, olej eksploatowany przez 7 miesięcy, wcześniej przez 10. W kwestii eksploatacji Karol napisał tak: jazda spokojna, Suzuki codziennie ma do pokonania 10 km, z czego kilkaset metrów drogą gruntową, hamowanie zarówno silnikiem, jak i z użyciem hamulców, większe trasy w okresie letnim, okres zimowy to tak naprawdę jazda wokół komina. W ramach dodatkowych informacji Karol napisał tak: nowe auto, które miało wymianę oleju przy przebiegu 1150 km, tutaj adnotacja, tego oleju nie badaliśmy, bo Karol go nie miał, a następnie po przebiegu 8550 km, odcinek numer 165, olej śmierdzi benzyną. Zmiany, jakich dokonał właściciel, to zmniejszenie interwału wymiany oleju o połowę. Olej, który dzisiaj badamy, został zalany dnia 12 marca 2024, pracował w silniku do 28 października 2024 roku. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw przypomnienie pomiaru lepkości oleju świeżego z poprzedniego etapu, a następnie pomiar oleju przepracowanego po przebiegu 6500 km. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego była następująca: 56,4 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 10,3 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 173. Porównaliśmy ten wynik z deklaracją producenta, stwierdziliśmy zgodność wyników na poziomie 3-4%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 38,1 w 40 stopniach oraz 7,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 175.
a to oznacza, że odnotowano ponownie bardzo mocny spadek lepkości, 33% w niższej temperaturze oraz 26% w wyższej temperaturze, przedziały mocno krytyczne. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy, eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Plamę w teście bibułowym oceniam na stan przeciętny, zanieczyszczenia stałe oraz ogólna kondycja oleju środek skali. Jeszcze przebitka z poprzedniego etapu. Porównanie nie jest łatwe, bo były użyte inne bibuły, natomiast wydaje się, że ilość zanieczyszczeń w silniku wzrasta i plama w drugim etapie jest ciemniejsza niż w pierwszym. Za strefą rozpraszania ponownie wyraźnie dodatkowy okrąg, co może mieć związek z zanieczyszczeniem odpowiedzialnym za redukcję lepkości, np. benzyną. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni w pierwszej kolejności nanosimy dwa wykresy z dwóch etapów na siebie. Widać od razu, że sytuacja jest nieco lepsza, wynika z mniejszego przebiegu. Do podkreślenia są sygnały powiązane z zanieczyszczeniem oleju paliwem. Głównie widoczne jest to dla pasma 1590, bardzo mocny sygnał. Druga sprawa to mocna degradacja antyutleniacza oraz dodatków uszlachetniających. Wskaźnik końcowy ujmujący wszystkie zmiany w jednej liczbie jest na poziomie 72,5, czyli wymiana przeciągnięta. Podsumowując, olej z badanego samochodu po raz drugi odnotował bardzo dużą redukcję lepkości. Mimo zmniejszonego interwału wymiany oleju silnikowego wciąż sytuacja nie wygląda dobrze. Więcej wniosków w kolejnym odcinku. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja dla innego oleju w innej klasie lepkościowej po zdecydowanie mniejszym przebiegu. W tym momencie poddaję pod dyskusję również wybrane komentarze spod filmu opisującego pierwszy etap badań. Przygotowałem osobny short na temat potencjalnych źródeł tak mocnej degradacji lepkości w tym silniku. Wrócimy do nich w kolejnym odcinku. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!